Jedno się wstrzymało, to się kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Graków według druku nr 332. Osiedle Kazimierzowskie 10. Mamy tutaj informacje otrzymane z MOPS-u, policji, ze straży. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Trzy, raz, dwa, trzy. Pięć. Panie Zdzisławie Pawiński, jak pan głosował? Za, ale się przyjmuje. Razem. Bardzo bym prosił, żeby głosować w sposób niejawny, tylko ewidentnie oczywisty, żeby nikt nie miał wątpliwości, czy ktoś ma gest od odrywania, że tak powiem, palca od policzka. Tylko głosujemy tak, żeby to było dla pani, która liczy, jasne. Jasny gest. Bardzo to proszę. Proszę o przyciski elektroniczne. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę według druku numer 332 w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu zasobu budynkowego. Kraków.